Dzień dobry, witam Państwa. Jest wtorek, godzina 12.37. Nazywam się Marek Rogalski. Chciałem pokrótce omówić sytuację na rynku walutowym. Tak jak zawsze pokazujemy cztery wykresy po lewej stronie: euro, euro, złoty, tym razem dzisiaj będzie funt, dolar i dolar do jena. Jeżeli chodzi o parę euro, przede wszystkim to, co jest istotne, to to, że po kilku dniach wzrostów mamy dzisiaj spadek widać, że spadliśmy do poziomu 23-44. Bardzo ważne jest to, że wsparcie dalej się broni, wsparcie czyli 23-20-2330, które jest też linią szyi formacji. Odwróconej RGR, czyli tu byłoby lewe ramię, to byłaby głowa, to byłoby prawe ramię. No i jeżeli byśmy przysiedli zasięg z tej formacji, to jest to poziom 25,85 nawet, także dość wysoko i to pokazywało, że w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o perspektywę tygodniową rynek powinien iść w górę. Tym samym widać, że kanał wzrostowy, który to jest tu jest widoczny, też cały czas wypracował więc perspektywa spadku do 22,20 czyli do jutro kanału no wydaje się nawet na chwilę być mniej realna niż właśnie nasze zwyżki także wydaje się, że już dzisiaj, już jutro zobaczymy powrót euro dolara do poziomu 24 mimo tego, że istnieją pewne komplikacje, jeżeli chodzi o Hiszpanię tutaj mamy spekulacje w Hiszpanii mogło się za bardzo nie spieszyć z oficjalnym wnioskiem o bailout. Natomiast widać, że rynek jakby cały czas boi się, że chodzi o takie podejście parotygodniowe, boi się tego, co może zrobić Europejski Bank Centralny, czyli boi się tych interwencji i, i to będzie właśnie pcha do, do góry. Jeżeli chodzi o kolejną parę, czyli euro złotego, Tutaj odreagowanie ostatnich zniżek, czyli wzwyżki wczoraj i też dzisiaj do poziomu 4,10, czyli troszkę powyżej poziomu 4,0,5, o którym mówiliśmy wczoraj. Natomiast nie wydaje się, żeby to miał być początek większego odbicia, czyli perspektywa wzrostu do poziomu 4,13, 4. 13, 4 14 jest raczej odległa. To, co tu jest realne to to, że już e, powinniśmy pomału wracać do dołu, czyli e, ten trend spadkowy, nad no, możemy zrobić tu taką szybką linię trendu. E, trend spadkowy powinien być zachowany. E, ja myślę, że właśnie to, co powiedziałem w przypadku pary euro-dolar, czyli te obawy związane z interwencjami ECB, czy też być może działaniem Fedu, tutaj chodzi o program QE3 na jesieni, to wszystko powinno wspierać dalej aktywa ryzykowne i w tym także złotego. Czyli, czyli właśnie technicznie 4.10 to wszystko, co może być, i myślę, że jeszcze dzisiaj spadniemy poniżej poziomu 4.08.50, co potwierdzi właśnie tu tezę o tym, że Będziemy schodzić niżej. Tutaj, takim celem no, na najbliższe kilka dni, byłby powrót w okolice 4,05 i nieco niżej, czyli 4,04, czyli w tą, w tą strefę. Jeżeli chodzi o parę funtów, dzisiaj ciekawa sprawa. Mieliśmy komunikat Banku Anglii, w tej, znaczy komunikat, bardziej raport o inflacji. Banku Anglii, plus konferencja prasowa szefa Banku Anglii, czy pana Merwina Kinga, która doprowadziła do wyraźnej zwyżki funta. Tutaj były obawy, iż Bank Anglii zasugeruje dodatkowe działania. To się dzisiaj nie stało, czyli widać, że Bank Anglii woli na razie poczekać, jak się sytuacja rozwinie. I, i tak wspomniałem, to. Płynęło w wyraźnie na zwyżkę funda. Widzimy dzisiaj białą świecę wzrostową. Natomiast ujęcie dłuższe jest cały czas niejasne. To jest trend boczny. Trend boczny, w którym wahamy się od oporu 57,40 na 57,80 po wsparcia Tutaj w okolicach czy 1,5480, 1,54 równe, czyli taki dość silny dwie strefy wsparcie opór, w perspektywie krótkiej, czyli tutaj dzień 2, wydaje się, że są szanse na pobicie wczorajszego szczytu, to jest konkretnie poziom 1,5683. I tym samym rynek by być może był w stanie wejść do piątku w okolice 1,5746 znowu do tego szczytu właśnie z, z, końca, z końca lipca. Jeżeli chodzi o relacje dolar do jena, tutaj cały czas konsolidacja. Widać, że rynek już czeka na decyzję Banku Japonii, którą poznamy jutro rano. Jeżeli e, nic się tu nie pojawi, e, to dolari może jeszcze zejść niżej. Natomiast e, wydaje się, że kontekst jena jest generalnie taki, iż e, ewentualna poprawa nastrojów, która może się nastąpić właśnie w ciągu najbliższych godzin, być może jutro i pojutrze, Sprawi, iż dolar jen troszkę podejdzie do góry, czyli w dalszym ciągu w konsolidacji. Natomiast, tak jak wspomniałem tu wczoraj, z perspektywą wyjścia z niej górą w przeciągu tygodnia dwóch czyli przebicie poziomu 78-80 jest możliwe w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na wideo w dniu jutrzejszym.